Dobry wieczór, Ryszard Gromadzki, witam Państwa. Dziś zaproszenie do Republiki przyjął ksiądz profesor Paweł Portkiewicz, teolog, filozof z Towarzystwa Chrystusowego. Szczęść Boże, witam księże profesorze. Szczęść Boże, kłaniam się bardzo. Cieszę się, że ksiądz profesor znalazł czas dla nas na rozmowę. A chciałbym podjąć dwa tematy. Pierwszy dotyczy spekulacji, pogłosek medialnych, no, bardzo intensywnych, dotyczących domniemanej rzekomej abdykacji papieża Franciszka. Nie ma żadnych oficjalnych potwierdzeń takiego stanu ze strony Stolicy Apostolskiej. No niemniej ferment medialny jest. No mam do czynienia z sytuacją, przyznam się, profesor, niezwykłą od czasu, kiedy Benedykt XVI złożył swoje papiestwo, ma status papieża emeryta. Czy to nie jest jakieś zachwianie, zaburzenie sukcesji apostolskiej, to co się wydarzyło w 2013 roku i konsekwencje tego wydarzenia? To jest bardzo trudne pytanie i może na tyle trudne, że ośmielę się powiedzieć, bijąc się tutaj w piersi teologów, ale także w trochę w cudze piersi specjalistów od prawa kanonicznego, że jest ono na tyle trudne, że niechętnie przez nas podejmowane, a właściwie zaniedbane. Problem jest dlatego trudny, że sytuacja jest bezprecedensowa. Jak wiemy, abdykacja papieża Benedykta nie jest pierwszą abdykacją w dziejach Kościoła, ale pierwszą, po której papież zachował swój tytuł, szatę, i właściwie stworzył nowy status papieża emeryta, który nie był nigdy dotąd w Kościele katolickim uwzględniony. Nie jest też uwzględniony w prawie kanonicznym. I to sprawia sytuację bezprecedensową, która wywołuje szereg perturbacji związanych właśnie z charakterem natury prawnej, ale może przede wszystkim z charakterem natury duchowej. Bo mówiąc najkrócej, najprościej, rodzi się pytanie, ilu jest pasterzy w Zagrodzie Piotrowej. Od 2000 lat był jeden pasterz, który kierował owczarnią Chrystusa. Natomiast w tej chwili mamy sytuację, no delikatnie mówiąc, niejednoznaczności, która w tych spekulacjach, o których pan redaktor wspomniał, jeszcze się pogłębia. No być może, jeżeli by te spekulacje się potwierdziły, mielibyśmy sytuację jeszcze bardziej złożoną po ewentualnym konklawe, gdzie obok papieża elekta funkcjonowałoby dwóch papieży emerytów, czyli Franciszek i Benedykt. Pamiętam, ksiądz profesor, jak Jan Paweł II zawsze odpowiadał na takie usilne ze strony przynajmniej tych części liberalnych mediów nawoływania do tego, żeby złożył swój urząd, kiedy był już w podeszłym wieku i to brzemię chorób bardzo na nim ciążyło. Mówił przecież, że Chrystus nie zszedł z krzyża. To było jego riposta. Z punktu widzenia teologa, teologii, taka formuła, w której papieże sprawują swój urząd kadencyjnie, jest formułą do zaakceptowania. Wiem, że to może ułomne pytanie, ale ta kadencyjność się tutaj jakby nasuwa siłą rzeczy. Jeżeli mamy precedens w postaci kazusu papieża Benedykta XVI, być może ten precedens zostanie powtórzony, no to wydaje się, że nie ma też przeszkód do tego, żeby uregulować ten status prawny, kanoniczny przyszłych papieży, na przykład wprowadzając zasady kadencyjności. Przecież to by oznaczało prawdziwą rewolucję, jeśli chodzi o prymat w Kościele katolickim. To istotnie byłaby rewolucja z ogromnymi konsekwencjami, ale chciałbym właśnie w nawiązaniu do pytania pana redaktora powiedzieć to, co w tym pytaniu wybrzmiewa, że tak jak to odczytuję, że właśnie papiestwo to nie jest tylko urząd, to jest też oczywiście charyzmat, to jest władza, ale to jest też pewien znak. Pewien znak właśnie jedności, pewien znak ojcostwa z delegatury Bożej, że tak powiem. Dlatego nazywamy właśnie papieża Ojcem Świętym. No i tutaj jest pytanie, czy ojciec, który jest słaby, który no ma problemy ze swoim zdrowiem, ze swoimi siłami,
czy właśnie taki ojciec może iść na emeryturę, zostawiając dzieci, no jak gdyby w jakimś procesie adopcji. Nie chcę już tutaj snuć karkołomnych porównań, ale w każdym bądź razie no, rodzi się pytanie, czy taka możliwość jest przewidziana. W pewnym sensie tak, ona była przewidziana, czy jest przewidziana przez prawo kanoniczne, które mówi o tym, no, że gdyby papież stracił zdolność używania rozumu, a więc nie byłby w stanie gwarantować wiary, doktryny, czystości wiary i doktryny, no to w takiej sytuacji można rozważać jego abdykację, ale... No to sytuacja oczywista przez ksiądz profesor. Tak. Natomiast w wypadku papieża Benedykta no mamy sytuację zgoła odmienną, bo dokładnie tak. On zachowuje no, niezwykłą jasność umysłu. Jego być może niezbyt częste, ale jednak wystąpienia no, są, jak to przywykliśmy, no, niezwykle wyrafinowane teologicznie. To jest cały czas ogromny potencjał, taki intelektualny. Nie ma żadnych symptomów jakiegoś kryzysu, jeśli chodzi o jakość intelektualną w wypadku papieża Benedykta, prawda, jego wystąpień. Dokładnie tak, w pewnym sensie nawet w dobie właśnie współczesnego chaosu, takiego chaosmosu postmodernistycznego, który też niestety wkrada się do Kościoła, te wypowiedzi papieża Benedykta porządkują, precyzują, dają pewną jasność, a więc tutaj pozostaje zagadką, jak sądzę, mimo wszystkich spekulacji watykanistów, mimo znakomitego i wnikliwego wywiadu Petera Ziwalda z papieżem Benedyktem, mimo spekulacji Antonio Sociego, pozostaje no, wciąż wielką zagadką jakaś najgłębsza wewnętrzna przyczyna tej abdykacji. W przypadku papieża Franciszka no, też właśnie trudno znaleźć jest taką usprawiedliwiającą przyczynę. Słabość zdrowia, słabość sił fizycznych. Tak jak pan redaktor wspomniał, Jan Paweł II był człowiekiem niezwykle złamanym, można powiedzieć, cierpieniem, ale no nie chcę, wiem, że tutaj patos jest bardzo ryzykowny i niebezpieczny, ale on właśnie wtedy, przygnieciony tym krzyżem Chrystusa, był Bożym atletą, który dla wielu z nas stanowił niezwykłą siłę, niezwykły punkt odniesienia. Pamiętamy doskonale, wyjdę słowo księdzu profesorowi, pamiętamy doskonale te przejmujące obrazy z Wielkiego Piątku, czyli dosłownie na kilka dni, na tydzień, nieco ponad tydzień przed śmiercią papieża, kiedy uczestniczył w drodze krzyżowej, właściwie obejmując krzyż przed nim, zupełnie milcząco. No, ogromny wymiar miało to świadectwo Jana Pawła II. Arturo Mari, zapytany o to, które zdjęcie z pontyfikatu, a przecież zrobił ich miliony, uważa za najważniejsze, przywołał właśnie to zdjęcie, bo ono stanowiło syntezę pontyfikatu, syntezę w ogóle, powiedziałbym, istoty chrześcijaństwa. Być z Chrystusem przybity do krzyża, zetknąć się, po prostu zrosnąć się z tym krzyżem Chrystusowym, no to jest to, o czym pisał święty Paweł, o czym pisał święty Jan, prawda, i wielcy mistycy. I Jan Paweł II na naszych oczach to unaocznił. To ta jego niemoc w czasie właśnie Wielkiego Piątku i Wielkiego Tygodnia, no ona objawiała niezwykłą moc duchową, która była jakimś wstrząsem dla świata, nie tylko dla ludzi wierzących. Tak sądzę przynajmniej i takie sygnały wtedy mieliśmy. Więc myślę, że tutaj no, trudno jest po prostu znaleźć rację usprawiedliwiającą dla tych spekulacji. Miejmy nadzieję, skoro papież Franciszek odżegnuje się od tych spekulacji, no być może, że one są tylko wymiarem medialnym. A czy nie ma, ksiądz profesor, takiego poczucia, że wielu z nas, wielu wiernych jest takie pragnienie, taka tęsknota za takim heroicznym modelem papieństwa, ojcostwa? W tym wypadku mówimy o Ojcu Świętym Papieżu, ale nie tylko. I tu nakłada się ten drugi kontekst, o którym chciał, żebyśmy go dotknęli, poruszyli, czyli przypadająca już w najbliższą niedzielę beatyfikacja prymasa tysiąclecia, jak o nim mawiano, czyli kardynała Stefana Wyszyńskiego, który podobnie zresztą jak Jan Paweł II miał w sobie coś takiego, taką heroiczność w trwaniu, w wypełnianiu swojej posługi do samego końca, mimo ciężkiej choroby. To był kimś, kogo określano, określa się w naszej tradycji mianem interreksa, czyli kogoś, kto jest równy królom, prawda? Taka była ranga tego jego prymasostwa. Tęsknimy, mam wrażenie, do takich postaci, takiej jednoznaczności, które uosobiał prymas Wyszyński czy też Jan Paweł II.
Miałem zaszczyt być na pogrzebie prymasa Wyszyńskiego i pamiętam... Przypomnijmy, tak. Tak, pamiętam szarfę na jednym właśnie z wieńców niekoronowanemu królowi Polski. Bo takżeśmy rzeczywiście traktowali prymasa Wyszyńskiego, ale oprócz tego gigantycznego autorytetu duchowego, moralnego, politycznego także, właśnie to, o czym też wspomniał pan redaktor, ten wymiar ojcostwa. Prymas był nazywany ojcem nie tylko przez członkinie Instytutu Prymasowskiego, które wprost nazywały go ojcem i tak go tytułowały, ale w ogóle był przez wielu z nas, katolików, traktowany jako ojciec i nazywany był ojcem. To jest rzecz bardzo charakterystyczna, że właśnie on wytworzył tę taką, powiedziałbym, zintegrowaną dwudzielność. Z jednej strony był niekoronowanym królem Polski, był autorytetem, no nie chcę powiedzieć porażającym, ale w każdym bądź razie autorytetem ogromnej siły, ogromnej rangi, a z drugiej strony miał w sobie bardzo wiele tego ojcowskiego ciepła, ojcowskiej wrażliwości. No był po prostu, był pasterzem, ojcem, był po prostu wielkim i świętym człowiekiem. Ale był też księciem kościoła, przywódcą polskiego kościoła. Ja przywołam kilka takich, wydaje mi się, niezwykle znaczących faktów z posługi prymasa Wyszyńskiego. Rok 1950, kwiecień, porozumienie z komunistycznym rządem, za które prymas przecież wtedy jeszcze po 4 latach zaledwie sprawowania swojej posługi, swojego urzędu w warunkach bardzo dotkliwego stalinizmu podpisuje z komunistycznymi władzami porozumienie, które umożliwia pewną swobodę, pewną, zaznaczam, pewne trwanie kościoła, no ale za cenę, którą wytykano prymasowi Wyszyńskiemu. Może to nie było potępienie podziemia antykomunistycznego, ale pewne zdystansowanie się. Potem jest rok 1953, prymas trafia do więzienia na 3 lata, w 1956 roku. Jeszcze z więzienia pisze tekst jasnogórskich ślubów narodu, wielki triumf, chociaż pod jego nieobecność, bo w sierpniu 1956 roku, jeszcze przed Odwilżą, po nocy stalinowskiej, milion ludzi na Jasnej Górze przecież te śluby potwierdza uroczyście. Potem wielka nowenna, 1966 rok, znowu wielkie zwycięstwo prymasa. Wreszcie rok 1978 i ta, skoro mówimy o takich emblematycznych scenach, które budują, jakby określają naszą historię, to pamiętamy ten niezwykły gest, kiedy prymas Wyszyński klęka podczas mszy pontyfikalnej Jana Pawła II, całuje go w pierścień. Wreszcie pielgrzymka pierwsza Jana Pawła II do Polski i ten promieniujący prymas Wyszyński, to poczucie takiego wielkiego triumfu, to są wszystko obrazy niezapomniane, które to budują też pewien format tej postaci, pewną jego polityczność nawet powiem, bo te ustępstwa, za które był krytykowany, były ustępstwami jakby w imię wyższych celów. Podobnie mówiono o prymasie w roku 1980, kiedy wybuchła Solidarność, jego słynne przemówienie na Jasnej Górze, kiedy wielu wtedy było takich, którzy uważali, że prymas jest kunktatorski, zbyt powściągliwy, jeśli chodzi o poparcie tego nowego ruchu, a jednak on doskonale wyczuwał tego ducha polskiej historii, doskonale wiedział, co nam Polakom jest najbardziej potrzebne. To cechuje tylko tych największych. Nie uprawiam, mam wrażenie, jakiejś naiwnej hagiografii teraz prymasa Wyszyńskiego. Bezwzględnie nie. Myślę, że te punkty, które tutaj pan redaktor przywołał, to są faktycznie takie punkty bardzo emblematyczne. Z jednej strony to dążenie do uprawiania realpolitik w takim najlepszym znaczeniu, najlepszym rozumieniu, ale takiej realpolitik, która no, nie godziła się ostatecznie na to przy dążeniu do kompromisu, do zachowania właśnie pokoju wewnętrznego w narodzie, bo na tym prymasowi zależało najbardziej, na tym, żeby nie było w Polsce sytuacji takich konfliktów, które prowadziłyby do przelewu krwi. On doświadczył koszmaru wojny, doświadczył w sposób bardzo konkretny, no zwłaszcza właśnie skoro mówimy o beatyfikacji, która będzie w połączeniu z Matką Różą Czacką i właśnie całym dziełem Lasek.
No to tutaj hasłowo Laski to był także szpital, prymas Wyszyński to był także Campinos, to była grupa Campinos, to powstanie warszawskie i prymas, który przypatrywał się z bliska temu wszystkiemu, co było konsekwencją tego koszmaru. Chciał uniknąć po prostu rozlewu krwi, dlatego godził się na pewien zakres kompromisu, ale kompromisu, w którym ostatecznie, jak potwierdził to bardzo dobitnie, nie godzi się składać na ołtarzu spraw świeckich, spraw państwowych. Nie godzi się właśnie tutaj na fałszywy kompromis. I stąd właśnie te jego niezapomniane, potężne non possumus, które sprawiło, że został odizolowany, ale właśnie w tej izolacji to jest też potęga człowieka, który, no tak się zastanawiałem właśnie w ostatnich dniach nad tym, że mając do dyspozycji Pana Boga w Najświętszym Sakramencie w kaplicy w Komańczy, już na tym ostatnim etapie patrząc, ołówek i kartkę papieru, stworzył program właśnie Wielkiej Nowenny, Jasnogórskich Ślubów Narodu i Wielkiej Nowenny, który to program jest niedoścignionym programem duszpasterskim, a zarazem okazał się elementem aktualności współcześnie przecież w ogóle. Tak, i to był program też demontażu komunizmu, bo tak to trzeba też określić. Dlatego właśnie no to jest fenomen. Później te lata 78 i 79, no to także jest właśnie też między innymi wskazanie na to, że mimo prób rozbicia jedności Kościoła w Polsce, wiemy, że były te przecież rozgrywki straszliwie intensywne, żeby skłócić Wojtyłę i Wyszyńskiego. Kardynał Wyszyński, ani oczywiście kardynał Wojtyła nie ulegli tym naciskom. Właśnie rok 78, 79, ta scena z 22 października 78 na placu Świętego Piotra znowu pokazała fiasko wysiłków komunistycznych, a ukazała piękno, blask jedności Kościoła. To znowu są tematy, za którymi dzisiaj trochę tęsknimy. Tak, nie ma ksiądz profesor takiego poczucia, że opatrzność daje nam jakiś szczególny znak, sprawiając, że beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego przypada akurat teraz, w takim czasie, kiedy tak bardzo brakuje nam autorytetów, takich jednoznacznych autorytetów, autorytetów nieuwikłanych w cokolwiek. Wszędzie mamy taki jakiś presję, prymat na jakąś kolegialność. Tymczasem chyba gdzieś podskórnie brakuje nam takich przewodników duchowych w rycie owego interreksa, takiego kogoś, jak był prymas Wyszyński. Być może to taki specjalny, szczególny znak ze strony Bożej Opatrzności, że to wspaniałe wydarzenie wypada właśnie teraz. Może to jest jakiś asum do refleksji na ten temat właśnie. Nie jestem historykiem, dlatego nie zawsze szybko kojarzę daty i fakty, ale profesor Grzegorz Kucharczyk jako pierwszy uzmysłowił mi, że 12 września to jest rocznica odsieczy wiedeńskiej. On jest autorem znakomitej książki Odsiecz z nieba, właśnie o prymasie Wyszyńskim, niedawno wydanej. I to jest rzeczywiście znak bardzo szczególny. Przy wszystkich perturbacjach związanych z przesunięciem tej beatyfikacji, no być może znowu, mówię być może oczywiście tak mówiąc te słowa kursywą osławione, bo jestem przekonany, że Pan Bóg pisze przecież te ludzkie dzieje i scenariusz ludzkich dziejów i właśnie On ostatecznie doprowadził do tej daty, która zyskała charakter bardzo symboliczny. Natomiast rozpoczęliśmy rozmowę od tej sytuacji, tych newsów medialnych dotyczących możliwości abdykacji. Dlaczego o tym w tej chwili wspominam? Dlatego, że abdykacji papieża Franciszka, dlatego, że takie dyskusje pokazują, że no właśnie osoba papieża jest traktowana urzędowo, jako osoba urzędnika, który może przejść na emeryturę. W sytuacji obecnej mamy też, myślę, sposób traktowania Kościoła jako pewnej instytucji, którą trzeba zarządzać poprzez różnego rodzaju regulacje prawne, dyscyplinarne, w pewnym sensie demokratyzację niektórych struktur i tak dalej.
Tymczasem siłą i pięknem Kościoła jest zarówno w wymiarze papieskim, jak i w wymiarze kościołów lokalnych ojcostwo i autorytet. Właśnie niekoniecznie, że tak powiem, wpisujące się w sprawne mechanizmy władzy, choć oczywiście one są bardzo też pożądane, ale siła autorytetu, siła właśnie autorytetu, który jednocześnie wykazuje wrażliwość ojcowską, jest czymś, czego naprawdę dzisiaj bardzo potrzebujemy, zarówno w wymiarze Kościoła powszechnego, jak i kościołów lokalnych. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Dziękuję, z Bogiem. Odwzajemniam życzenia. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog i filozof z Towarzystwa Chrystusowego, był gościem dzisiejszej rozmowy w Punkt. Wieczór w Republice trwa. Zostańcie Państwo z nami. Dobranoc.